Cześć wam, czołem moi drodzy, z tej strony Hudson, witam was w kolejnym odcinku ze Skrab Mechanika. I właśnie znajduję się na mojej stacji kolejki podwieszanej i słucham se radyjka. No, stacja jest już prawie gotowa, jest już też mój pociąg podwieszany, mam już w planie kolejny zrobić, kek. No, na razie chciałem skończyć tą stację. No, może się przejdziemy. Radio niech se gra. No jak widać, tu mamy peron. Dwie krawędzie peronowe, to jest pociąg. O, ciepły guzik działa. Nie wiem, czemu tam postać nasza tak skacze czasami. Można sobie łatwo wsiąść. Nie chciałem akurat teraz wsiadać. O, siądziemy sobie. No. Dach jest cały przeszklony. To jest stalowa konstrukcja, wytrzymała. Taką mam nadzieję przynajmniej. Było pipczenia? Oj, pipczałkę mam niepodpiętą. No dobra, trudno. Poprawię później. Nie wiem, czemu ta postać tak skacze. Dobra, nieważne. W dzisiejszym odcinku chciałem skończyć tą stację przez budowę windy. Tak, bo tutaj mamy taką dziurę, proszę bardzo. Tu ma być winda. Już tam trochę zacząłem, trochę rozkminiać nad drzwiami. Bo tutaj mamy... Szerokość drzwi jest 5. A to się trochę nie zgadza, bo na 6 drzwi byłoby lepiej, ale niestety 6 nie ma środka, więc zrobiłem takie drzwi. O, to jest taki prototyp. No, tryk. O, takie coś. One będą działać na timerek. Może. No, tylko teraz muszę zrobić drugie drzwi tam u góry. I zrobić kabinę owej windy. Plus jeszcze jej programowanie. Dobra. To tak, tutaj pistonik. Tutaj. Dobra. W sumie to już tutaj usunę to. To też mogę stąd usunąć. Desy na górę. Zawadziłem o coś, to też wywalimy. No, tutaj będzie przejście, tylko nie wiem, czy tutaj zostawić... Aba, to potem. Moment. Tymczasowy pomost sobie zrobię. Klik. No. Teraz tak. Pstryk. Pstryk. I teraz tak, pstryk. Nie tak. Jeszcze to muszę zamienić na szkiełko. O, teraz myk. Tutaj szkiełko i myk. O, teraz to się zjedzie, tam te fajne, tak się szt, będzie fajnie. Oki. Tak, tutaj ściana, ona będzie wyżej. Jak wysoko to jeszcze nie, na razie zrobimy to dotąd, bo to jeszcze trzeba całą maszynerię zrobić. Tu będzie druga taka para drzwi. Dobra, kabina. No, to wykasujemy na chwilę. Kabina będzie... stalowa. To tak, tutaj może zrobimy... Na razie ją tak sobie tu przywieszę po prostu. I tak ona będzie oczko wyżej zawieszona. Potem sobie ją dospawam do... tak zwanego pistonika. I tak, tu mamy. Tylko bez tego elementu. Tu mamy. O. Oj. Widzę, że z tą kabiną będzie większy problem. Ale, uj! To się poobcina. Dobra, chcę iść na górę, halo. Schodkami do góry.
To jest nasza kabina. Teraz tak, muszę tutaj wyciąć dziurkę. Nie tak. Tu musi być dziurka i tu musi być druga para drzwi. Już w windzie. I to też trzeba zrobić na pistonach. Dobra, to sobie. A ja sobie to pięknie wisi na razie. A, tylko tak, tutaj już widzę problem. Nie mogę sobie pistona tam wrzucić, czyli pistony muszą się od środka jakoś rozjeżdżać. A to chyba nawet wiem... O! Musiałem spaść na twarz. Mam nawet pomysł, jak to zrobić. Tak, żeby piston był niewidoczny. Czyli tak oberżniemy to. Oberżniemy tutaj. To niech w sumie zostanie, bo tutaj... Nie mam siedziska żadnego. Halo, gdzie jest moja winda? Gdzie mój jelcz? A, to wezmę. Ało, spadło mi właśnie na ryj. Tryk, tryk. O, dobra, jestem na górze. I tak. Klocki. Tutaj będzie jeden klocek. Mnie to wystarczy tu mieć klocka. Bez tego. I tu będą dwa pistony. Jeden, drugi. Na nich będą jeździły drzwi. Ja sobie wyprowadzę sobie trochę niżej. Ja sobie dorobię trochę więcej podestu. Bez tych dwóch elementów. No to co? No to ten mechanizm będzie zupełnie identyko jak tamte. Może je muszę zrobić teraz w formie zamkniętej, bo one mi się będą na boki rozsuwać. Teraz tak, tu. Tu. To jest środek. O, szkiełko, drugie szkiełko, no i na zmianę, ryk, 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 stryk, stryk. O, dobra, mam szybę w kabinie, tylko teraz muszę to jakoś wykminić jeszcze. Jak to wziąć i... Tak, bo tu będzie ściana. Dobra. To mogę zlikwidować. Mogę zlikwidować. Czemu ona nie spadła? Halo? Coś ją trzymie. Coś ją trzymie. Chyba ten beton tu spod spodu. Dup. Dobra, jest nasza kabina windy. A, tylko tak, to mogę wyrzucić. O. Teraz trzeba zrobić, żeby ona zjeżdżała se na dół. I
to też będzie chyba na pistonach najlepiej zrobić, tylko nie pytanie na ilu pistonach. A tamto mogę wywalić. Dziura mi się zrobiła w murze, niedobrze. Trzeba to załatać. No żwawo. Tamto też może już odejść. Nie to, tylko metal. Dobra. I teraz... Ops. Bo to mi musi zjechać o ile klocków? Dajmy na to dół. Tu jest dolny, czyli tak tu idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na... 18 klocków. W sumie jeden piston. Nie, dwa muszą być. Muszą być niestety dwa pistoniki. Tak. Dwa pistony, czyli muszę zrobić... W sumie to ja bym tu jeszcze zrobił jedną warstwę w razie czego, jakbym czasem postanowił oberżnąć tej windy. Tak, to bym miał jeden piston. My na tej samej zasadzie, to moja winda. A tutaj drugi piston. O, i ten kawałek przymocował do budynku. Czyli to jest ile nad drzwiami? Raz, dwa, trzy... Nie. Tutaj się drzwi kończą, czyli jest pierwszy klocek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, na szóstym klocku. Okej. Okay. Czy z tej windy będę mógł skorzystać? O. Usuń. Usuń. No. Potem trzeba to będzie odpowiednio zaprogramować. Kurde, dobra. Ciomi z tym. Najpierw sobie zaznaczę może ten klocek. Najlepiej innym kolorkiem. Ile to szósty? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu mocnego na czarno. O, stąd mogę to zrobić na przykład. Tylko muszę wyciąć na przykład taką dziurę tutaj. Dobra, nie odpiłem pistonika, bardzo dobrze. Czy ja to chycę? Czy ja to chwycę stąd? Chwyciłem stąd. Zyt. O kurde, osiadło troszku. Ale chyba będzie działać. Trzeba też zrobić mechanizm, żeby się drzwi otwierały tutaj na każdym piętrze. To będzie prosty mechanizm. Tylko najpierw trzeba by tam zostać, a nie spadać cały czas. Ops. Noż! Ten guzik. Oj. Chciałem guzik tylko wymontować. No, a potem to ponaprawiam wszystko. Na razie 14 minut, ale windy nie zrobiłem. No i kabinę tylko zrobiłem. Hops. Okej, okay, hops. Chyba i tak, tutaj jest po prostu ściana. Taka z takich po prostu klocków. I tutaj na windzie
namontujemy sobie taki tutaj czujniczek. Oddamy go, żeby był jako przełącznik. Nie, przycisk. Tryb koloru. Kolorek będzie, dajmy na to, taki żółty. Zasięg tam 3-2 klocki. Dobra, teraz patrzę. Teraz on jest chyba... Dobra, i tutaj teraz był ten kolorek. O, i on jest aktywny. Teraz on mi otworzy drzwi. Taki sam kolorek będzie na dole. Tylko tak, potrzebuję jeszcze do tego timerek. Tylko to nie będę montował na windzie, żeby nie... by je masy nie zwiększać. Damy na przykład mechanizm. Nie, mechanizm będzie na górze cały. Kurde. Tylko dokładam jakąś rzecz, teraz robią się laksy. Tak, bo tutaj jest przespawana, tu będzie podłoga i tam będzie jakieś wyjście na górę jeszcze. Może z betonu. Tam na... zrobimy takie... takie coś, może na razie bez tego, żebym tam mógł wyjść. O, tu będzie, tu będą mechanizmy całej windy. Tu się jakoś potem ładnie obuduje. Cały ten do wybierania pięter i tak dalej. Ale na razie chcę zrobić ten cały timer. Bo to będzie... A, potrzebuję tak, timer. Kontrolera nie mam. Kontroler. Chyba bramka logiczna też by się przydała, jedna z drugą. Tak, tak. Chyba tak. I tak, podłączymy sobie kontroler. Do. Nie, to idzie tu. Jest opóźnienie sekund, 2 sekundy. Tak. To przesuwa do tego. A kontroler do tłoków. Tłoki są... Czyli tak, kontroler jest 1, 2, 3, 4. Tak, to ten, dobra. Jak jest otwarte? I tak, w trybie zamkniętym potrzebuję 4 i 3, żeby były zasunięte. Nie to. I... Dobra, jest zamknięte, tylko że potrzebuję to odwrotnie. Żeby jak jest sygnał... Żeby to się wtedy otwierało. Ja potrzebuję... Aha, czyli teraz potrzebuję teraz tu do zera. I tutaj... Rozsuwamy. Chyba działa, oj. Właśnie to opadło. Zabuduję jeszcze jeden kontroler do windy. Czekaj, to się wyzeruje. Jak podłączę kontroler do przestawiania windy. Będzie ten, tylko może ja go sobie tak ładnie jakoś... O, tym do góry. To jest, moi drodzy, do... Dobra, jest, wyrównało się. Jak to zrobić? Dobra, może inaczej. Najpierw zabuduję jeszcze jeden taki mechanizm do dolnego. Na razie winda będzie na guzik jeden. Żeby sprawdzić, jak to działa po prostu. Ale to i tak opadła mi ta winda. Chyba, że robić ją od dołu, tylko od dołu znowu nie mam miejsca.
Inaczej, najpierw na guzik, żeby sprawdzić, czy ona w ogóle jeździ. Czyli tak, jedynka na 8, na 8. No nie, dwójki na razie nie ustawię. I niech ona jedzie dość. Niech jedzie tak na pół gwizdka. Że czasem jej nie. Chyba jak ona zjechała? Jeszcze trochę ma miejsca. Kurda, ten wagon wygląda. Nie, to może iść na... Nie, to może być bez tego w ogóle. Albo dajmy na pół sekundy. Damy drugie też na 8. Jeszcze na 2, dobra. Grunt, drzwi się na razie nie otwierają. Czyli na 9. No, git majonez. To co do tych pistonów? Żebym zrobił... Kurde, mógłbym je w sumie gdzieś tu z boku ukryć. I tak by jeździło, żeby to nie wisiało na tych pistonach. A możecie napisać w komentarzu. Co sądzicie o takim projekcie? No, ja go spróbuję skończyć, ewentualnie jak będą bardzo duże rozbieżności, jeśli chodzi o dyndanie sobie tej kabiny. To zrobię to albo po staremu na łożyskach, albo spróbuję przerobić to sobie na ten. Tutaj, żeby był piston, po prostu jeden z drugim, żeby to sobie jeździło. Chyba, żebym zamontował ten piston z moda, tylko że na tej stacji mam jedyne zmodowane klocki. W tej stacji, no to są chyba tylko te tutaj. Siedziska na ławeczkach. Są jedyne zmodowane klocki w tej całej stacji. Wszystko jest ze zwykłych klocuchów. Kurde, balans. Dobra, no, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy ten projekt ma szansę racji... Ma szansę racji. Ma rację bytu. Na tych pistonach właśnie w ten sposób. W sumie tak one wyglądają dość paskudnie. Nie, one tak nie mogą być, nie, niestety te drzwi to jeszcze może ujdą, ale jest ten guzik. No to wisi. Dobra, ja sobie to przerobię i warsztacja będzie na warsztacie Steam, bo co, nie, bo... Albo nagram to jeszcze raz, nie wiem. Na razie to było na tyle. Dziękuję wam i do usłyszenia. Na razie, pa pa. Hej, moi drodzy. Dajcie w dodatku do poprzedniego odcinka. Do tego samego, bo to zmontuję sobie. Winda już działa. Jako tako. Można wsiąść. Można zjechać na dół. No i se wysiąść, kek. No, jak winda sobie pojedzie do góry, to można też zawołać guziczkiem. Guziczkiem. No. No czasami ten guziczek nie chce działać, bo tam jest taki raczek zrobiony. No minusem jest taki, że no drzwi się otwierają, czy zamykają w tym samym momencie, co rusza, co winda rusza. Niestety chyba nie wiem, jak to zrobić. Próbowałem na timerze, ale to jakoś tak nie zadziała w tym systemie, który tu zamontowałem.
Tam jest, proszę ja was, czujniczek, nie? I to wszystko jeździ na czujniku. W ogóle tu widzę, że mam zły kolorek. Zły kolorek tu mam. O, to ma być ten kolorek. Co do wystroju windy, no to taki jak widać, no co to tutaj... Dwie osoby może wejdą. Ale dźwig osobowy jest. Jeszcze mam w planie zrobić... Mam w planie. Jak winda jedzie, tutaj będzie takie znaczki, nie? Ale nie wiem, jak to zadziała. Że wiecie, takie trójkąciki, góra, dół i tak dalej. Mechanizm jest tam już zabudowany. Na szybko wam mogę pokazać. Taki zwykły raczek po prostu. Ops. Ops, będę mistrzem parkouru teraz. O, no. Jeszcze trochę. No, O, na przykład wytniemy sobie tutaj taki kawałek. O, i tak to jest. Guziki są podpięte do tłoków, toki przesuwają to, no i tutaj tam jest czujniczek, tam są od drzwi rzeczy, no i takie tam pierdoły. No i to jakoś to działa, tylko to się czasem lubi zawiesić, no. Oj. Wtedy trzeba postawić klocka. No, nie postawiamy klocka, tylko dłużej przytrzymać guzik któryś, to wtedy a nóż widelec zaskoczy. Design jest taki, jak widać, taka trochę... narośl wyszła, ale załóżmy, że ta stacja kiedyś inaczej wyglądała, tej windy tu nie było, to jest taka dobudówka. W ogóle to teraz muszę odeciąć. Windę sobie usunąłem. Dup, literka T spadła. Usuniemy ją sobie. Dobra, no i tak się prezentuje winda, stacja już jest gotowa. No, mówiłem, że tam są tylko inne... te wykorzystane siedzonka, zapomniałem o tych lampkach tutaj. I chyba teraz ten guzik, co będzie, co jest w windzie, ten tu jest jeszcze w jakimś modpaku, którym to konkretnie nie pamiętam, będę musiał posprawdzać, ale stacja będzie do pobrania na warsztacie Steam. Bo jeszcze muszę je zrobić spód. W sensie, tudzież, no, tutaj, bo na razie to jak upadnie, no to są lagi miłosierne. 17 FPS-ów mam. Ale tutaj zrobię jakieś stópki. No, bo to jest docelowa wysokość, nie? I potem ona będzie się stała na takich betonikach tutaj, no i może nie będzie aż tak bardzo lagowało. Ale to jest skrab, zobaczymy. No, w każdym bądź razie będzie do pobrania w warsztacie Steam, link będzie w opisie. A na razie tym razem na 100% dziękuję wam za oglądanie, za obecność. Komentarze, łapki w górę, łapki w dół. Komentarze typu, dlaczego zgapiasz od Walkiza? Też dziękuję. No i widzimy się w jakichś innych odcinkach ze skrapa albo z czegoś innego. Na razie to było na tyle. Pa, pa.